zwróćcie uwagę, jest to nie Lamborghini Gallardo. Samochód, który pochodzi z 2006 roku, wyposażony jest w silnik 5-litrowy o mocy 500 koni mechanicznych. Samochód turystycznie do dzisiaj wygląda, dzisiejszego wygląda nowocześnie i bardzo ładnie. Zwróćcie uwagę, że on nie różni się dużo od nowoczesnych Lamborghini. Stylistycznie zmieniły się tylko detale. Jeżeli osoby nie interesujące się motoryzacją zwrócą na niego uwagę, to myślę, że to jest samochód, który dopiero puścił fabrykę, ponieważ wygląda na bardzo, ta linia tego samochodu się nie starzeje. Mustang, jak wspomniałem, 500 koni powoduje, że auto naprawdę radzi sobie rewelacyjnie. A sama dynamika samochodu, jak to na super samochód, jest wiadoma. Z przodu znajdziemy oczywiście przedoczenia u przedmaski, mamy lampy, które zachodzą bardzo wysoko do góry, a idąc do boku, jak zwróćcie uwagę tutaj z boku, mamy wloty powietrza, które wchodzą tutaj do tyłu, do silnika. Wlew paliwa jest u góry, tu jest kolejny wlew powietrza właśnie do silnika, który jest umieszczony centralnie, właśnie tutaj pod tylną klapą, w tym miejscu. Mocne przetłoczenia i mocne za zcięcie tego tyłu do wnętrza, żeby poprawić aerodynamikę samochodu i właśnie od tyłu. Pokażę Wam też to z bliska, obejdę i pokażę wszystkie szczegóły, aż to Lamborghini Gallardo. Tu jak zwróćcie uwagę, właśnie mamy te wloty powietrza u góry, tu jest też wlot ten od boku, a z tyłu widać właśnie silnik umieszczony centralnie. Przejdźmy do tyłu, zwróćcie uwagę, że lampy zachodzą mocno do góry. Już mamy takie skrzela zaraz za lampami, kolejne wloty powietrza u tyłu, a u dołu znajdują się rury wydechowe. Oczywiście na dole jest prawdziwy dyfuzor, nie żadna atrapa. No i linia, jak widzicie, tyłu, całe te szyby zachodzą mocno do środka, raczej do tyłu, zwężając się ku tyłowi, aby sprawić maksymalnie aerodynamikę tego auta.